witam bardzo serdecznie. Dla tych, którzy tęsknią za prawdziwym męstwem, za przygodą życia, w której mówisz tak i to znaczy tak, mówisz nie i to znaczy nie, jest dzisiejszy odcinek. Będzie o odzyskiwanej męskości, męstwie, mądrości, czyli jak zwykle o człowieczeństwie. Arkadio, DJ Dugi i Dzik dadzą radę muzycznie. Może dzisiaj komuś otworzą się oczy. Są tu ludzie, co historią chcą się dzielić. O czym oczywiście, o tym, że pomocy można doznać i powielić ocaleni. Obok ciebie Mariusz, witaj Mariusz. Witam. Trzeźwy, wolny, silny, zbudowany, ale startowałeś z podobnej pozycji jak główny bohater. I jak nigdy. Dużo mnie łączy z głównym bohaterem. Tak samo alkohol od młodych lat, tak samo Legia Warszawa i tak samo nawrócenie. To jest ten element, który gdzie mogę, tam szerzę, tak? Bo problem był ten sam. Od młodzieńczych lat wychowałem się sami i ten wzorzec z ulicy szybciutko nastał, tak? Szybciutko właśnie ci koledzy ojca przede wszystkim. Gdzie się nie ruszyłem po mieście, tam wszędzie jego koledzy, a że podobny jestem do niego, nie dało się ukryć. Nie zauważyć podobieństwa. Dokładnie. Gdzie poszedłem, tam gdzieś jego koledzy wzbudzali we mnie takie coś, że cały tata. No, jeszcze wtedy jako młody chłopak nie wiedziałem, że ten mój cały tata tak naprawdę umarł szybko od alkoholu, że ten alkohol był przyczyną śmierci. I poszedłem w jego ślady. Ale jestem tutaj, jestem uzdrowiony, jestem nawrócony. Bóg mnie przywrócił do żywych. Ile lat musiałeś zataczać się z kąta w kąt, żeby stanąć na trzeźwych nogach? Zacząłem jako młody chłopak, bo zacząłem tak w wieku 14-15 lat. Kiedy wyszedłem z domu na 3 miesiące i nie wróciłem, przez 3 miesiące miałem wieku... Nie dawałeś znaku życia? Znaczy mama wiedziała, że gdzieś się pomieści tułam, ale nie miała na mnie kompletnie żadnego wpływu. No moim ugruntowaniem była ulica i wszystko to, co na niej, tak? Tak jak powiedziałem, wydawało mi się, że ci ojca, koledzy to jest ktoś. Ja byłem w nich patrzony jak w obrazek. Ale przyszedł taki dzień, czy cały ciąg dni, kiedy uznałeś, znaczy, że to nie jest twoje miejsce? Spotkałem dziewczynę na ulicy, podszedłem do niej i świat się dla mnie skończył, tak? Tak mocno się w niej zakochałem, że postanowiłem, że zerwę z tą ulicą, zerwę ze wszystkim. Żeby mnie kochała. Żeby mnie kochała. Ja z ulicą chciałem zerwać, ale ona nie chciała zerwać ze mną. I ta cała otoczka, wszędzie gdzie nie poszedłem, ci koledzy, te miejsca, te wspomnienia. No gdzieś, mimo że byłem kilka lat zaszyty, tak, że tak sobie postanowiłem tak sobie działać, że nie pełna trzeźwość, tylko po prostu zamiennik, który nie poparty tak naprawdę niczym. Moje relacje w domu, jaki mój humor, tak mój dom chodził, tak. To wszystko się składało na to, że żona tak z dnia na dzień coraz bardziej się zniechęcała na mnie, odsuwała, aż w końcu wróciłem do picia, no bo nie znalazłem, że tak powiem, w tym zaszywaniu też nie znalazłem żadnego sensownego wyjścia, tak? I co było budzikiem tym, który już przywrócił cię na tą drogę, na której jesteś dziś? Żona powiedziała, że odchodzi. Że odchodzi, że ma po prostu tego dosyć, że tak się nie da żyć. Postanowiłem się zabić. Postanowiłem popełnić samobójstwo, zrobić się na złość i popełnić samobójstwo. Tak sobie pomyślałem, że tak cię ukażę, że ty chcesz... Zostawiasz mnie, to ja ukażę ciebie. 3 razy mnie reanimowali, już byłem... Zresztą jak obudziłem się ze śpiączki farmakologicznej, to lekarz powiedział, proszę pana, to jest cud, że pan żyje. Ale jednak pan tu jest, mówi, ma pan silny organizm. Wtedy myślałem, że silny organizm, ale budząc się usłyszałem takie słowa, że synu, ja jestem, przyjdź do mnie, ja ci wszystko dam. Wszystko odzyskasz. Wiedziałeś, kto to? Wiedziałem. Wiedziałem od razu, że to jest Jezus. Że to jest Jezus, którego szukałem całe życie. I tak naprawdę chyba... To, że poszedłem na ulicę, to był wyraz słabości. Tak mi się zawsze wydawało, że męstwo, tak jak dzisiaj jest program, męstwo to jest siła, to są pięści, to jest krzyk, to jest jakiś charakter takiego człowieka, który się nie poddaje. Przemoc i moje górą. Dokładnie. Moje ja to jest moje ja. Teraz wiem, że swoje ja warto schować do kieszeni, że to bycie słabym, tak bym to powiedział, bycie słabym, to nie... się okazuje bycie silniejszym niż cała reszta. Uznaj bezsilność. Dokładnie. Na twoim palcu obrączka, to znaczy, że znowu razem? Znowu razem. Znowu razem, trzecia córka. Bóg wszystko, mówię, Jezus wszystko poskładał do kupy tak, że nie pomyślałbym. Cieszę się bardzo, że jesteś i że dajesz nadzieję tym, którzy dzisiaj jej być może nie widzą. A my...